Witam ponownie. Zastanawiałem się nad tym, czy zamieścić film z rozbiórki grupy parzącej, z czyszczenia. Ja już przeprowadziłem sobie wstępne czyszczenie tej grupy, zresztą to widać. Są jeszcze tam miejsca niektóre, gdzie należałoby poprawić czyszczenie. Na przykład tutaj, nie wiem też, czy to widać zaraz. O, właśnie. Rozebrałem sobie całą tę grupę i pomyślałem sobie, że właściwie przy okazji, jak już to czyszczę i rozbieram, to mógłbym w zasadzie omówić zasadę działania takiej grupy i przeprowadzić jeszcze raz dekonstrukcję do ponownego czyszczenia i pokazać to. Bo być może dla kogoś będzie to istotne. Jeśli ktoś ma taki ekspres i chciałby tę grupę przeczyścić, a ja bym to polecał, polecałbym rozbierać raz na jakiś czas taką grupę, powiedzmy raz na miesiąc, ją wyciągać, rozbierać. Nie jest to naprawdę jakoś kosmicznie trudne. Więc sugerowałbym to zrobić, dlatego że ja zresztą to pokażę, jak wygląda wnętrze komory. Ponieważ ta grupa ma jeszcze w sobie komorę. Jeśli się dobrze przyjrzeć, jak się wciśnie ten... Ja już sobie tutaj nasmarowałem to, bo wcześniej to niestety nie pracowało dobrze. Smar... radzę używać do maszyn gastronomicznych, tak? Broń Boże, nie proszę nie używać smarów jakichś tam silikonowych czy jakichś innych, bo to jest po prostu niezdrowe. Natomiast są takie naturalne smary, które można używać, których można używać w tego typu maszynach i to jest dokładnie taki smar. I on już dość długo leżał w środku czyszczący, więc te osady tutaj są właściwie już prawie że niewidoczne. One pewnie będą widoczne niżej trochę. No właśnie, jak to w zasadzie działa? No, w sytuacji, kiedy mamy przygotowanie ekspresu do zaparzania, otwiera się nam komora i jest ona przechylona, oczekując. Mniej więcej to w ten sposób wygląda. Ja tutaj to troszkę, żeby było widać. Ona jest przechylona i oczekuje z tej strony na wlot kawy, który wychodzi nam z młynka. Czy kawa w 100% trafia do komory? Pewnie nie. Jakieś drobiny gdzieś tu lądują dookoła. W związku z tym, no, nie ma takiego programu czyszczenia, który byłby w stanie te drobiny stąd usunąć. Po prostu to jest niemożliwe. Trzeba to zrobić ręcznie. Jeśli go nie zrobimy, no to po czasie zacznie nam wyrastać grzyb. A po prostu, no, zrobi się takie środowisko bardzo bakteriogenne. I co się dzieje? Następnie ta grupa parząca jest przechylana i silnik prowadzi ją do góry, gdzie na górze znajduje się tłok, który dociska w tym miejscu. Tak? To jest jeszcze wtedy rozchylone. Silnik zaczyna, oczywiście tu wchodzi tłok do środka i silnik zaczyna dociskać ten tłok w ten sposób, tak? Dociskając tam kawę. I w ten sposób, oczywiście w międzyczasie mamy tutaj już gorącą wodę, tak? Więc w momencie, kiedy dociskamy, mamy tak naprawdę wyciskanie trochę tej kawy tutaj w tym miejscu. Przedziwna sytuacja, bo w zasadzie, jakby się dobrze zastanowić, to działa to bardziej jak ekspres dźwigniowy, a nie jak ekspres ciśnieniowy. No, ale tak to jakoś funkcjonuje, mam wrażenie. Chyba, że po prostu jest to, i to jest też bardzo prawdopodobne, że to nie jest wyciskane z jakąś wielką siłą, tylko po prostu komora jest, jakby dociska kawę do takiego momentu, żebyśmy mieli, powiedzmy, taki nacisk zwykle uzyskiwany poprzez tamper w ekspresach kolbowych i wtedy z tłoka, z góry zaczyna nam spływać gorąca woda, która nam wciska się w to miejsce. I teraz co właściwie się tu dzieje? Aha, jeszcze zanim to rozbiorę, albo może w następnej kolejności rozkręćmy sobie to. Mamy tutaj wkręt. No właśnie, mamy sitko. Takie malutkie, bardzo poręczne. I co tutaj się dzieje? No, tu mamy na pewno, to nie jest wylot. Tu jest miejsce na wkręt, więc to jest blokowane. Jedyne miejsce, które może wychodzić, jest tutaj. A to jest, proszę Państwa, zawór zwrotny. I on działa w ten sposób, że po prostu w momencie, kiedy mamy ciśnienie powstające, nie wiem, czy to już nie widać, on się będzie otwierał w momencie, kiedy będzie ciśnienie wody.
I on wtedy przepuści nam wodę przez ten tłok. I to, co nam ścieknie stąd, tak naprawdę będzie nam wychodziło niżej i będzie nam wychodziło tutaj. Tu jest ten odpływ tędy. I stąd kawa będzie nam wypływała. Widać to? Mam nadzieję, że widać. Zresztą widać, że to jest jeszcze też niedoczyszczone, mimo kąpieli w mocnym stosunkowo jednak środku chemicznym. Nie wystarczyło to do odczyszczenia. I teraz bardzo ważna rzecz z punktu widzenia higieny. W sytuacji, kiedy kończy nam się zaparzanie, grupa parząca zjeżdża w dół, przechyla nam się i jeśli mamy dobrze ugniecione ciastko kawy, to ten mechanizm tutaj ma za zadanie zsunąć to ciastko do komory ze zużytą kawą. I ja nie wiem, czy ktoś ma jakąś wyobraźnię, żeby sobie był w stanie to wyobrazić, ale takie ciastko zostawia coś za sobą. Więc to nie jest tak, że w zupełności całe ciastko schodzi. Więc zostają nam drobiny tutaj różnego rodzaju, jakieś właśnie osady z kawy i tak dalej. I to nie jest wyczyszczone. W związku z tym tutaj na całej tej komorze, zwłaszcza nie na tym miejscu tutaj, tylko dookoła, zaczyna nam się budować osad. I zaczynają nam się tutaj, nam pozostawać drobiny kawy, więc to jest kluczowa sprawa, żeby co jakiś czas otwierać sobie ekspres, wyciągać grupę parzącą i chociaż ją przepłukać jakimś, w jakiejś gorącej wodzie z detergentem na przykład, tak? Wyczyścić to sobie, opłukać to później gorącą wodą już bez detergentu i możemy parzyć kawę dalej. Dość długo wtedy jesteśmy w stanie eksploatować taki ekspres. Jeśli to zaniedbamy, to już jest decyzja osoby, która pije kawę, czy ona lubi z przyjaciółmi w postaci grzybów i bakterii pić taką kawę. Ja bym nie sugerował. Właściwie nie wiem, czy to jest sens tutaj rozbierać dalej, ale może spróbujmy, pokażę jak to działa, co tutaj w zasadzie trzeba zrobić. Rozkręcimy to sobie. Można to rozkręcić. Ta wylewka, która de facto tutaj, którą widać, a można po prostu podważyć i ona wyjdzie. I ona ma tutaj taką gumową końcówkę, która będzie wchodziła w taką właśnie też plastikową wylewkę po tej stronie. To jest po prostu jakieś takie zwykłe uszczelnienie. Mamy kolejne dwie śruby. To w zasadzie też możemy sobie odkręcić, chociaż wydaje mi się, że nie ma sensu. To już jest odczyszczone, a odkręcenie tego nie ma. Nic nie zmieni chyba. Czy zmieni? Zmieni. Będziemy musieli wysunąć jeszcze to. To jest element, który napędza. Jest taka oś napędzająca z takim wyjątkowo niskoskokowym gwintem. Spróbujmy to sobie może rzeczywiście, chociaż może nie. Może się uda. Zaraz zobaczymy. Odkręćmy sobie to. Chociaż nie. Tego już nie będę odkręcał, nie ma sensu. Wydaje mi się, że tak naprawdę to, co jest najistotniejsze, to jest rozebranie tego. Tu jest bardzo ważna sprawa. To jest taki element, który można podważyć. I żeby to zdemontować, należy to zrobić. To jest kluczowa sprawa i tutaj należy się uzbroić w cierpliwość, ponieważ to jest jeden z tych elementów, które dość łatwo można złamać. I wtedy jak się złamie, no to jest nieszczęście. O właśnie. I na szczęście tam to nie popękało. Ok, mamy to zdjęte. Druga rzecz, to jest dość mocno osadzony też element. I też intuicyjnie na pierwszy rzut oka wydaje się, że tu nie należałoby tego rozdzielać, ale w tym przypadku obawa jest nieuzasadniona. To należy zdjąć ten tutaj element. I jak go zdejmujemy, ja sobie to podważałem w ten sposób. O właśnie. Spróbujemy to sobie wyciągnąć. Opcja z podważaniem jest najlepsza. O właśnie. To jest tak naprawdę taki w pewnym sensie wał napędowy dla całej reszty, ponieważ to jest ten element, który decyduje o tym, że tłok nam się porusza w górę i w dół.
To jest ten element przenoszący siłę, właściwie moment z silnika, więc w pewnym sensie jest to takie przełożenie liniowe tego, co tam się dzieje. Tutaj jeszcze widzę, że są drobiny kawy, więc to jeszcze myślę, że będę czyścił. Reszty właściwie już nie ma chyba sensu rozbierać. Pozostaje tak naprawdę odkręcić to, wyciągnąć ten element. Po czym po odkręceniu tego można wyciągnąć wał. Jak już się wyciągnie wał, to wtedy można zdemontować to. Ponieważ w tej chwili, gdybym to odkręcił, nie będę w stanie tego wymontować, ponieważ mamy ten wał. W momencie, kiedy ten wał wyciągniemy i wyciągniemy to, w zasadzie mamy wszystko tłok, który ma dwie uszczelki boczne, można wycisnąć po prostu do przodu. No, tak jak widać. I tu już tłok jest zdemontowany. Ja nie wiem, czy to będzie widać, mam nadzieję, ale że tam jeszcze, pomimo tego, że było to czyszczone, tam jeszcze widać taki osad kawowy. I tu niestety nawet długie dość kąpiele w środku czyszczącym nic nie dają. Nic się z tym niestety nie da zrobić i tu też widać, że są pewne odbarwienia na tym. To musiałoby naprawdę długo bardzo leżeć, ale chyba nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby to całkowicie znikło, chociaż dobrze by było, gdyby znikło, nie ukrywam. Nie czuć tego odoru przeparzonej kawy na razie, więc myślę, że póki co to wystarczy. Ja się zastanowię jeszcze przy kolejnym czyszczeniu, a myślę, że będę czyścił to dość często jednak, gdybym chciał tutaj tego używać. Tak? To myślę, że dość często należałoby to czyścić. I pewnie przy kolejnych czyszczeniach, kiedy to będzie sobie leżało w kąpieli, z detergentem, to po prostu stopniowo nam się odczyści. Na razie nie powinno to w jakiś tam znaczący sposób wpływać na smak kawy, mam nadzieję. Natomiast przy kolejnych czyszczeniach, kiedy będzie się to już konsekwentnie rozbierało, czyściło, no tak jak widać, no tutaj jest operacja czyszczenia tego tłoka i operacja czyszczenia wnętrza tego. I w pewnym sensie, w sumie, gdyby to zdemontować w tej chwili, tak jak przed chwilą, to miałem wrzucić to do zbiornika z detergentem, to być może po jakimś dłuższym czasie to po prostu by ten osad by nam zszedł. Ale to wymaga oczywiście dość długiej kąpieli i w dość ciepłej wodzie. W zasadzie, jeśli chodzi o grupę parzącą, to jest wszystko. Tu już nic więcej się chyba nie dzieje. No to jest oczywiście ten mechanizm mocowania. Bardzo sprytny, bo bardzo, bardzo łatwy sposób można wyciągnąć. Ja zachęcam, żeby jednak otwierać tą płytę frontową od ekspresu i wyciągać grupy parzące i je porządnie czyścić w detergencie. Podejrzewam, że pewnie są jakieś dedykowane detergenty do ekspresów typu właśnie jakieś tam DeLonghi czy innych firm. Ale ja myślę, że nawet standardowe jakieś takie detergenty do ekspresów, typu nie wiem, jakaś Kafiza, Puli, coś tam, tego typu rzeczy, dadzą radę. Jeśli nie ma, to myślę, że nawet zastosowanie jakiegoś zwykłego płynu do naczyń, jeśli ktoś naprawdę już nie ma nic innego, też może być stosowane. Można też ewentualnie stosować, to jest też dość ciekawy sposób na taki już domowy, naturalny, na taki naturalny detergent do rozpuszczania kawy, to można zrobić roztwór z octem i to też powinno nam rozpuścić te olejki kawowe, dlatego że no wiadomo, to jest środowisko, mam środowisko kawowe, będzie reagowało z olejkami, będzie je rozpuszczało. Na tę chwilę to wszystko i bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.